Dobrze, nagrywanie rozpoczęte, szanowni państwo, media i nauka, spotkanie pierwsze w nowym roku, spotkanie dziesiąte nasze wykładowe. Dzisiaj taki temat z grupy już lżejszych, przeszliśmy bardzo wiele zagadnień dotyczących tej komunikacji naukowej na zewnątrz, pomiędzy naukowcami. Mówiliśmy o popularyzacji nauki, o mediach w nauce, o dziennikarstwie naukowym i tak dalej. Są takie zagadnienia, które jeszcze nam zostają. Między innymi czekają nas takie tematy związane z naukami o komunikacji społecznej i mediach, w jakim stopniu one są w tej chwili w Polsce ustalone, czyli takie nasze polskie medioznawstwo, taką ma nazwę, ale też wskażemy sobie na takie szkoły medioznawcze, czyli trochę ten temat mediów i nauki będziemy właśnie rozpatrywać w takich kategoriach jako nauki o mediach, czy w ogóle szerzej o komunikacji społecznej. A między tą dziedziną tych tematów, jedną a drugą, pozwoliłem sobie taki temat wziąć, który trochę uzupełnia te nasze refleksje, jeśli chodzi o relacje świata medialnego do naukowego, które to staje się też takim zagadnieniem bardzo szerokim i współcześnie dyskutowanym. Skoro mamy te tak zwane technologie cyfrowe, czyli możemy coś, jak to się mówi, zdigitalizować, na przykład zeskanować i umieścić w jakichś zasobach po to, żeby to służyło szerszemu gronu. Czy to są PDF-y, prawda? Czy to są jakieś właśnie wspomniane skany? Ale też specjalnie jakby materiały już takie dedykowane, wybierane po to, żeby służyły jakiejś edukacji czy wręcz badaniom naukowym, to należałoby gdzieś na naszym wykładzie też trochę pochylić się temu zagadnieniu. Cyfrowe udostępnianie. To jest bardzo szerokie tak naprawdę pojęcie. Dzisiaj sobie powiemy bardziej o tak zwanych otwartych zasobach edukacyjnych, czy w ogóle otwartych zasobach naukowych, czyli służących takiemu właśnie naszemu rozwojowi. Jak sama nazwa będzie wskazywała, otwarte, czyli coś, do czego możemy mieć dostęp. Ale tak naprawdę ta dostępność dzisiaj stała się bardzo takim kluczowym pojęciem, szerszym, bo niektóre rzeczy mogą być, proszę państwa, nadal nieodpłatne. Tak często jest w czasopismach naukowych, tych anglojęzycznych, gdzie jednak za przeczytanie artykułu wymagana jest dosyć sowita, jak na nasze warunki, opłata rzędu kilkunastu funtów, na przykład brytyjskich, czy tam dolarów. To jednak za przejrzenie jakiegoś materiału, który to może okazać się nam w jakichś naszych dociekaniach badawczych nieprzydatny, no ale mimo wszystko należałoby się z nim zapoznać. Więc widzicie, jakie tu stwarzają się pewne problemy, bo to, że coś istnieje jako, powiedzmy, książka, artykuł w monografii zbiorowej, czy tak zwany rozdział, jest to w formie drukowanej, to już jest pewien jeden minus, bo nie każdy jakby do tej książki ma dostęp, tak, że też nie do końca wie, czy on tak naprawdę jej potrzebuje. To jest jedna rzecz, żeby to było w formie elektronicznej, tak, żeby można było chociaż spis treści zobaczyć, abstrakt, czyli o czym to jest, i względnie podjąć decyzję o zakupie, czy to drukowanej pozycji, czy elektronicznej. Ale to jest jedna sfera, że to jest elektroniczne, także to można jednak sobie jakoś tutaj, zwłaszcza w tych czasach trudnych pandemicznych, kiedy te biblioteki są dla nas zamknięte i jakby ten zwyczaj chodzenia z notatnikiem, z laptopem do Biblioteki Narodowej, na przykład przeglądanie iluś tam pozycji po to, żeby wybrać sobie kilka. Czasem tak to wygląda, z 10 książek wyłonimy sobie, powiedzmy, 4 jakieś myśli, jakieś cytaty, wypisy i wówczas coś nam to do naszej pracy naukowej, doktorskiej na przykład coś wniesie. To jest jedno. A druga rzecz to kwestia, czy ten dostęp rzeczywiście może być jak w największym stopniu dla kieszeni każdego, czyli tak naprawdę na ile on może być otwarty, a na ile musi, czy powinien, czy w jakimś to tłumaczyć sobie kategoriach, jest jednak wymagana jakaś finansowa gratyfikacja. To jest problem szerszy. Dzisiaj sobie zwrócimy uwagę na czymś takim, bo to jest pewien ruch, który trwa, powiedzmy, od początku tego naszego wieku, prawdopodobnie wcześniej można wskazać. Tutaj przeskoczę sobie, czy ja zapisałem, tak zwaną deklarację kapsztacką 2008, do tego zaraz dojdziemy, a więc przede wszystkim na czym polega z grubsza ta wizja otwartych zasobów edukacyjnych, tak zwanych OZE, bądź też OR z angielskiego, otwarte, czyli chodzi o to,
zdanie sobie takiej sprawy też, jeżeli ktoś coś pisze naukowego, czy też tworzy jakiś materiał dydaktyczny, to celem jakby tego podejścia jest to, żeby to jednak było rozpatrywane jako dobro publiczne, dobro wspólne. Czyli żeby nawet osoba, która nie jest majętna, zwłaszcza taki biedny student powiedzmy, no, każdy z nas taki etap w życiu przechodził, że był biedny i być może nadal jest. I należy do tego podejść bardzo poważnie, bo jeżeli my będziemy sobie tworzyć rynek wydawniczy, edukacyjny tylko, czy rynek naukowy, i w ten sposób wszystko komercjalizować, to może się też okazać z innej strony, że te nasze odkrycia, czy te nasze dokonania nie znajdują właściwego odbiorcy. To znaczy nie idzie to w społeczeństwo, nie ma do tego dostępu. Więc pojawiła się taka idea, która się rozwija równolegle do tego właśnie rynkowego myślenia, bo też z drugiej strony, proszę Państwa, to jest ileś miejsc pracy dla redaktorów, dla edytorów, osoby, które wykonują korektę językową, czy też osoby, które to składają, drukują w drukarniach, więc to też nie można tak wszystkiego uznać za taki nurt otwarty. Także tutaj gdzieś pobrzmiewają, chociaż nie chciałbym tego tak definiować, jakieś takie dyskusje bardziej polityczne, czy to jest myśl lewicowa, czy prawicowa. Ja bym trochę od tego się odżegnywał, ponieważ wydaje się, że należy na to popatrzeć po prostu krytycznie, w taki sposób, że dobrze, jeżeli jest pewna pula, bym tak powiedział, materiałów, zasobów, które są otwarte w nauce i w edukacji, ale też z drugiej strony trzeba mieć na względzie, że wiedza jednak wymaga jakiegoś także finansowego nakładu, że to też jest może nie tyle biznes, co jednak co wymaga iluś tam miejsc pracy, żeby poziom tej wiedzy był odpowiedni, tak? Że jednak taka osoba, która powiedzmy pisze taki materiał naukowy czy edukacyjny, to powinna mieć stosowne wykształcenie, a za to należałoby przeznaczyć do niej jakieś honorarium. Niemniej jednak ci myśliciele otwartych zasobów edukacyjnych uważają, że ta wolność publikacji treści to wszystkim się nam opłaci. Czyli stosują tak naprawdę argument nawet i ekonomiczny w tym znaczeniu. To znaczy, jeżeli my będziemy to chować przed światem, czy domagać się jakichś dużych sum za dostęp do tych materiałów, to prawdopodobnie się nie skomunikujemy z odbiorcami, że jakby ta nasza wiedza też nie przysłuży się jakiemuś rozwoju, nie wiem, nauki, kultury, czy też postępowi technologicznemu. I proszę Państwa, tutaj my teraz bardziej myślimy taką światem publikacyjnym, naukowym, edukacyjnym, ale wzięło się to, ten ruch także, znaczy bardzo mocno jest związany też z ruchem wolnego oprogramowania, gdzie zdano sobie sprawę, że jeżeli my jako informatycy powiedzmy nie będziemy dzielić się kodami, nie będziemy wytwarzać jakichś wspólnych wersji nieodpłatnych, freeware'owych dla naszych użytkowników, to oni być może w ogóle nie będą chcieli się interesować tym naszym oprogramowaniem informatycznym. I tu często jest taki też sposób podejścia, że pewne wersje są wersji właśnie takiej, pewne wersje są trialowe, czyli na jakiś okres próbny, albo są freeware'owe do pewnych funkcji, które tam zawierają, a pewne już rozszerzone rzeczy już wymagają powiedzmy jakiejś odpłatności. Często takie projekty są realizowane informatyczne dla studenta, żeby, proszę Państwa, dać mu jednak dostęp do nieodpłatny do jakiegoś pakietu, który jest dosyć kosztowny. Natomiast jeżeli mu się nie stworzy takich warunków, to on być może nigdy właśnie nie będzie chciał korzystać z wersji zaawansowanej technologicznie. Więc zdano sobie sprawę, że komunikacja, praca w takim systemie otwartym będzie sprzyjała większej wymianie, będzie sprzyjała też rozwojowi takich właśnie tych wersji upgrade'owanych, tych wersji pełnych, tak, oprogramowania. Więc tak samo możemy podejść do nauki, edukacji, że powiedzmy pewien jeden zasób powinien być określony jako otwarty, niezależny właśnie od majętności tego ucznia, studenta czy naukowca. Ewentualnie pewien powinien pozostać powiedzmy jako zaawansowanym już dostępem i odpłatnym. Myśląc po latach na temat OZE, jestem zwolennikiem, ale też i krytycznym. To znaczy mam doświadczenie osobiste takiego wyboru życiowego, że zaproponowano mi za określoną sumę honorarium, dosyć niedużą, ale
wystarczającą opublikowanie tego mojego podręcznika Media Aktywni na zasadach na wolnym dostępie w sieci i tak dalej. Z jednej strony żałuję, że nie mam z tego książki, że nie jest to jednak piękne jakby tutaj do postawienia sobie czy do wzięcia w rękę, bo jednak ta przyjemność z nośnikiem drukowanym jest ogromna, jest to coś zacniejszego niż taki PDF, powiedzmy. Z drugiej strony, dzięki temu, że stało się to otwartym zasobem, więcej osób zwróciło uwagę na ten materiał. Jakby i autorowi sprawiło to taką rozpoznawalność, można powiedzieć. I tam się zaczęły jakby też pojawiać jakieś nowe możliwości zawodowe. Zaczęto mnie zapraszać, można powiedzieć, do różnych gremiów. Czyli to też od takiej strony pokazuje, że może warto rozważyć taki model. Z drugiej zaś strony no jest ten niedosyt, prawda, że nie jest to jednak przygotowane przez wydawnictwo ze wszystkimi tymi kwestiami edytorskimi, z okładką, prawda, i nie stoi. I tutaj jest pewien taki problem, natomiast no właśnie są, można powiedzieć, jak no i Postman mówił o technologii, że to jest taki miecz obosieczny. Tak samo, czy coś daje ta technologia, jednocześnie nam odbiera. Podobnież można powiedzieć o tej otwartości zasobów, że one jednak do pewnego stopnia nam ułatwiają właśnie pewne kwestie w komunikacji takiej z odbiorcami naszymi, z uczniami, ze studentami i tak dalej. Z drugiej strony odbierają nam jednak pewien status, bo jak się okazuje, ten PDF nie do końca był na początku liczony jako, powiedzmy, monografia naukowa czy jakiś taki, było to traktowane troszkę gorzej. To było 10 lat temu, więc współcześnie zaczyna się na to patrzeć trochę od innej strony. Niemniej jednak taki problem zawsze jest. Proszę Państwa, w 2008 roku w Kapsztadzie z Polski brał tam udział Jarosław Lipszyc, prezes Fundacji Nowoczesna Polska. Było to spotkanie, trochę nie chcę przekłamać, ale zdaje się pod patronatem też UNESCO w znacznej mierze, żeby stworzyć taki model na świecie, który sprawi, aby ten dostęp był na naszym globie maksymalnie duży. Na ile na tyle to możliwe, żeby załóżmy, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogli skorzystać z takich wolnych licencji, tak, wykorzystywać też różne materiały, które są, aż się proszą do użytku dydaktycznego, żeby pozwolono im na to, żeby też tworzyć taką politykę, że ta edukacja właśnie nie tylko dotyczy majętnych, bogatych rodzin, ale także właśnie osób, które nie mają takich możliwości. Więc ta deklaracja oczywiście jest jakimś zapisem, warto sobie może na nią kiedyś zerknąć, w jakiś stopniu to tam jest ujęte. Niemniej dzisiaj bardziej bym się też skupił na takim systemie, który jest związany z tą ideą tak zwanych wolnych licencji kreatywnego, wspólnego użytkowania. Na marginesie powiem, że wolno nam wiele, zanim przejdziemy do tych tematów Creative Commons, to jest coś takiego w polskim prawie autorskim jak dozwolony użytek własny. To jest jedno, to, że ja mogę pobrać film i do własnego użytku sobie z niego skorzystać, ale też jest dozwolony, zdaje się, użytek dydaktyczny, jakkolwiek to się nazywa, nie jestem prawnikiem. Niemniej jednak wolno mi do pewnych celów wykorzystać właśnie ilustrację, cytat z jakiegoś dzieła, prawda, pokazać to publicznie na zajęciach. No gdyby tak nie było, to nie wolno by było nam niektórych obrazków udostępniać, tak, na takiej właśnie zasadzie zapoznania się z tym. Byłoby na przykład trudno pokazać okładkę książki, bo jak ktoś ma prawa autorskie do tego. Tutaj jest świat bardzo jeszcze taki niezbyt ułożony pod względem tej otwartości, to znaczy raczej wszystko jest takie obostrzeniowe ciągle. Ciągle mamy takie wrażenie i takie obawy, czy wolno nam pokazać jakiś fragment, prawda, czy nie. Idąc po linii wolnych licencji, będę chciał Państwu opowiedzieć w skrócie o takim systemie oznaczeń, który być może spotykacie, z którego warto korzystać, chociaż krytycy w Polsce zajmujący się prawem autorskim powiedzą, że no u nas nie ma tej kultury takiej prawniczej, że u nas właściwie to nie jest jakby zgodne z prawami autorskimi i pokrewnymi, że takich zapisów jakby nie ma, takiego częściowego zrzekania się swojego
autorstwa, że to jakby jest trochę kultura amerykańska, anglosaska, prawnicza. Niemniej jednak coś takiego jest i chciałbym Państwu powiedzieć, jak to z grubsza wygląda, jak czytać te oznaczenia i co one nam podpowiadają, te licencje, tak zwane Creative Commons. By, czyli przez, uznanie autorstwa, to znaczy wolno mi kopiować, rozprowadzać, przedstawiać, wykonywać tenże utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne, pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru. Za chwilę tam podam jakiś taki przykład z ilustracją, że powiedzmy jestem autorem jakiejś fotografii, na której powiedzmy jest no, jakiś powiedzmy obrazek edukacyjny. Powiedzmy, że jest tam osoba, która siedzi przed komputerem w pracowni. Prawda? I no po prostu chcę to przedstawić jako ilustrację, nie wiem, jakiegoś wykładu i o tym opowiadać. I oznaczam to jako by, czyli że proszę tylko zaznaczyć, że ja jestem autorem tego zdjęcia. Natomiast wolno tej osobie, która to bierze, wolno na przykład tam no, dokonać jakiejś ingerencji w ten obraz, nie wiem, coś dorysować, zmienić format tego, prawda, no nie wiem, w jaki stopniu to użyć w takich nietypowych, powiedzmy, że tam powiedzmy będzie coś dopisane na tej fotografii, na ekranie tego komputera, gdzie siedzi dana osoba w tejże pracowni. Czyli ja jakby sam, tworząc coś, pozwalam komuś na pewną ingerencję w ten materiał. Jest taka opcja. Jest taka opcja, która dalej jest trochę bardziej już komplikowana przez twórców tego systemu, ale to też ma pewien sens. NC, no commercial, użycie niekomercyjne. Czyli jeżeli pojawia się taki znaczek, to mamy bardzo różne warianty tego kodowania tych symboli, ale to znaczy, że wolno robić to, co autor właśnie pozwala, czyli te by NC w tym momencie, że tak, zaznaczone autorstwo to jest najbardziej podstawowa kategoria. Tak, proszę zaznaczyć, natomiast proszę nie stosować do celów, które są komercyjne. Czyli jeżeli wspomniana ilustracja tej osoby z komputerem w pracowni pojawi się powiedzmy w jakimś materiale, za który trzeba zapłacić, no to jakby jest to też niezgodne z intencją tego twórcy tej fotografii. Oczywiście tu się pewne problemy pojawiają, bo no, w sumie ten zasób jest nieodpłatny w jakimś stopniu, więc dlaczego on tutaj użycie niekomercyjne? A jeżeli to jest podręcznik powiedzmy jakiś, który no, rzeczywiście musi być wydany, muszą być jakieś tam kwestie też finansowe, rozpatrzone, wydawnicze, to jednak to służy trochę innym celom, prawda, edukacyjnym. Więc te licencje trochę jeszcze są takie trudne, ale pokazuje to, że ja nie mogę to na przykład wykorzystać do plakatu reklamowego, takiej ilustracji. Esej, na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono tenże utwór. Moja najbardziej ulubiona, to znaczy jeżeli ja ją udostępniam jako by, czyli wolno wszystko, także w celach komercyjnych, to prosiłbym, żeby ta druga osoba też korzystała w taki sposób, że to ma być w wolny sposób rozprowadzany. W ten sposób tworzy się ten ruch wolnej wymiany edukacyjnej. To znaczy ja decyduję, że moja fotografia będzie rozprowadzana w sposób wolny i ktoś następny może ją użyć, ale na tych samych zasadach, że ona też musi być w sposób identycznie rozprowadzany, w identyczny sposób wolny. Jeżeli zdecyduje się na tą opcję by essay, to w sposób także komercyjny. Jeżeli wykluczę użycie komercyjne, to tamta osoba też nie może używać tego w tenże sposób. Mogę też zastrzec, że nie chcę, aby tworzono utworów zależnych. To znaczy stworzyłem tą fotografię nie po to, żeby ktoś mógł sobie ją edytować w oprogramowaniu i dodawać jakieś swoje tam elementy, tylko żeby ona była zachowana w takiej oryginalnej postaci. Żeby nie tworzyć tych derywatów, tutaj jest to słowo, no derivate. Ma to też pewien urok, tak, że ktoś chce zastrzec pewną swoją twórczość. I proszę Państwa, to by było z grubsza, gdyż świat ten może nie tyle chce, żeby Państwo wiedzieli na pamięć, co tutaj jest, to nie będzie takim moim celem, zresztą łatwo to już widzicie ustalić, że tu ktoś nie chce utworów zależnych, tu wyklucza komercyjne użycie, tutaj prosi o to, żeby to było rozpowszechniane na tej samej zasadzie,
a tutaj zgadza się, żeby to po prostu było jedynie oznaczone jego imieniem i nazwiskiem. Istotnie trochę ten system jest inny niż w polskim prawodawstwie autorskim. Tutaj są, polecam takie właśnie spotkania bardziej tutaj z naszymi wykładowcami od prawa mediów, którzy dosyć dobrze się w tym orientują, w tym polskim autorskim prawie. Tutaj notabene na marginesie, proszę Państwa, nie można się zrzec autorstwa w ogóle, to znaczy też nie można go przejąć. Jeżeli Adam Mickiewicz napisał Dziady, to Adam Mickiewicz zawsze będzie autorem Dziadów. Natomiast co innego są prawa finansowe do tego, prawda? Więc tutaj jakby jest zupełnie, tu jest ta kwestia odrębna. Natomiast ja sobie nie mogę też kupić Dziadów, to znaczy nie mogę sobie napisać, że ten poemat jest mój. Jeżeli przyjrzymy się naszym kwestiom plagiatowym, magisterskim, licencjackim i doktorskim, to tutaj też jest bardzo istotne, jest bardzo poważne w ogóle, jeżeli ktoś sobie kupi materiał, to jest złamanie tego takiego podstawowego prawa autorskiego, że autor musi być autorem. Nie wolno mu sobie tego wziąć, nie można sobie tego zamówić po prostu. To jest bardzo poważne wykroczenie, jeżeli nie przestępstwo, a w świecie akademickim jest to jeden z najbardziej chyba poniżających, nieetycznych procederów, jaka się odbywa. Ostatnio czytałem o jakiejś pani minister austriackiej, która właśnie na wysokim szczeblu osoba, został jej wykazany plagiat doktoratu. Więc jakie to musi być też dla takiej osoby jednak doświadczeniem przykrym, no ale z drugiej strony no jest to konsekwencja jakiegoś czynu zabronionego. To jest świat, o którym opowiadam teraz przed chwilą, taki świat zamknięty i on rzeczywiście tak zwany all right reserve, ale w pewnych sprawach w nauce muszą obowiązywać te zasady, gdyż ludzie by sobie zwyczajnie kupowali materiały i przedstawiali jako własne. Tu mamy trochę taki świat związany z umożliwieniem jak największej rzesze osób, uczniów i studentów, dostęp do jakichś materiałów, które chce w sposób bardzo etyczny, ale wykorzystać właśnie w jakiejś działalności, czy to naukowej, czy głównie edukacyjnej. Wolna licencja, CC BY, uznanie autorstwa, czyli to jest ten warunek, że tak, jesteś autorem. A ta oznacza, że na tych samych warunkach i dzięki temu, że ja decyduję, że ona jest, tylko ma być oznaczona przeze mnie, to prosiłbym, aby także wszystkie zależne rzeczy, które powstają, czy jakieś miksy, jak to się mówi, kopie tego, jakieś przekształcenia i tak dalej, żeby to było w ten sposób także rozprowadzane. W ten sposób jakby tworzy się ta idea otwartego zasobu. Powiedzmy, że piszemy sobie, proszę Państwa, nie wiem, scenariusz lekcji i oznaczamy go w ten sposób. Czyli chcemy, aby nauczyciel wziął sobie ten scenariusz lekcji i mógł go zaadaptować na potrzeby swojej klasy, coś tam dodać, coś zmodyfikować. Jeżeli oznaczymy to w sposób zamknięty, to będzie to takie już pewne utrudnienie. Także nie będzie wolno temu nauczycielowi powiedzieć, że on stworzył po prostu bardzo nowatorską rzecz po swojemu, tylko po prostu musi w gotowy sposób skorzystać z danego scenariusza zajęć. Więc ta idea ma dużo w sobie takiej właśnie wolności i edukacji i nauki. Wydaje się, że taka musi być edukacja i nauka. Im więcej tam będzie tego dostępu, tej swobody myślenia, tej wymiany takiej nieskrępowanej, tym wydaje się, że to można zakładać, będzie sprzyjało takiej sytuacji. Bardzo różne są, proszę Państwa, to jest szersze zagadnienie, też, tak zwane poziomy otwartości, można powiedzieć, czyli jest i kwestia technologii, jest i kwestia prawa i kwestia tej wspomnianej otwartości. Najbardziej taką otwartą grupą to jest tak zwana domena publiczna. To też w Polsce nie jest do końca uregulowane, niemniej jednak jest taka zasada, że tutaj nigdy nie pamiętam liczby lat, ale to jest 70 lat wstecz, czyli jeżeli ktoś opublikował coś przed 1910 rokiem, jeżeli tam nie ma pewnych takich kwestii, jakichś zastrzeżeń prawnych, to materiał sprzed, żyjemy już w 2021, czyli sprzed 70 lat, czyli sprzed 51 roku, powinien być udostępniany
na zasadzie dobra wspólnego. To znaczy, że każdy z nas może wziąć wiersze przedwojenne i sobie je przedrukować na stronie i tutaj nie popełnia, czy nawet w swoim płatnym artykule nie popełnia jakiegoś nadużycia. Ale także do tej pierwszej poziomu otwartości to są właśnie te licencje, które tylko zaznaczają potrzebę umieszczenia autorstwa, wyrażają wolę, aby to było rozprowadzane też na takiej otwartej zasadzie. Te bardziej zamknięte to są właśnie te no commercial, no derivatives, czyli te, które mówią, że proszę nie tworzyć utworów zależnych, proszę, broń Boże, nie myśleć o tym w kategoriach komercyjnych. To jest ten drugi poziom. Niemniej jednak to ciągle jest jakiś otwarty dostęp, prawda? Że wolno jednak coś z tym zrobić w sposób otwarty. Gdzieś ta kategoria jest taka, która jest trzecim poziomem, czyli tym niższym, bo ten pierwszy to ten najbardziej otwarty, a ten trzeci to już niżej. Zauważcie, tutaj jest właśnie, nazywamy coś open access. To znaczy, że jeżeli coś jest mimo wszystko w przestrzeni elektronicznej podane za darmo, to nie znaczy, że wolno mi z tego korzystać w sposób taki, że mogę coś wziąć i przekształcić z tej materii. Że jest to po prostu artykuł zamknięty, przewidziany do odbioru wyłącznie, nie do jakiejś transformacji tego tekstu. Więc widzicie, jeżeli ja na przykład oznaczyłem MediaActivni jako tekst jednak CC BY SA, to wolno, proszę Państwa, wziąć ten podręcznik i coś sobie z niego wymyśleć, stworzyć jakiś własny cykl, prawda? I tylko zaznaczyć, że korzystałem i tak dalej ze źródła. Ale jednak wolno. Autor, że tak powiem, dopuszcza. Open access to jest poziom copyrightu, czyli tak, ale na tych zasadach, że copyright, że musi być to napisane, że tylko do przekształcenia ma prawo twórca. I w końcu jest kwestia copyrightu, ale limitowanego, z limitowanym dostępem. Czyli tu mamy taki artykuł, powiedzmy, z jakiegoś czasopisma oksfordzkiego, czy z Elsevier'a, Saget, czy z innych bardzo dużych i popularnych czasopis naukowych, co jest osobiście moją zmorą, bo zwyczajnie no, wykracza to tą porze poza możliwości polskiego naukowca. Znaczy są pewnego rodzaju możliwości przy udziale uczelni, żeby dostęp mieć do takich rzeczy. Są bazy biblioteczne bardzo. Coraz częściej za to uczelnia płaci ogromne środki, ale one mają ogromny sens, bo dzięki temu mogę zobaczyć, o czym autor pisze. Niemniej jednak ten limit jest bardzo wyraźny, finansowy. Czyli świat open accessu jest trochę bardziej złożony, jak widzimy, że wolno coś więcej twórcom. Można się tym wręcz dzielić. Sharing, modne słowo dzisiaj. I na tym by według mnie nauka polegała w przyszłości, że im więcej osób zapozna się z tymi wynikami. Ja też miałem takie wrażenie zawsze po moim doktoracie, że skoro, proszę Państwa, dostałem taką możliwość takiej edukacji, nieodpłatnej właściwie, co więcej, dostawałem stypendium, więc uważam, że jeszcze ktoś dołożył do mojej edukacji jakieś środki, to konkretne, prawda, stypendium, to jest jakieś 1000 zł wtedy, ale nie, nawet więcej chyba. Więc to są jakieś konkretne nakłady ze strony państwa, więc uważałem też, że powinienem jak w największym stopniu zrewanżować się za to. To znaczy coś albo robić społecznego i tak zacząłem działać, czy w Otwocku, czy jeśli chodzi o media, edukację medialną, czy też w ogóle byłem zwolennikiem właśnie tego ruchu, żeby dawać to jak największym dostępie ludziom, tak, że to jest jednak jakieś zobowiązanie. No. Więc w ten sposób można też, moi drodzy, na ten świat popatrzeć. Przykład takiego ruchu właśnie z licencją CC BY, które to tam wzięte jest właśnie z różnych źródeł. Właśnie opisane źródło, ja zazwyczaj staram się opisać właśnie, kto jest autorem, czasem to jest jakiś pseudonim, prawda, rzadko kiedy imię, nazwisko, jest jakaś nazwa tego materiału, w tym wypadku fotografii, zawsze piszę sobie, skąd to wziąłem, nazwę platformy, bardzo często z Flickra, przy ilustracjach się korzysta, no i opis tej licencji. Tu mamy zdjęcie wyjściowe, gdzie są takie patyczki ułożone i tutaj to jest przykład właśnie z jednego z podręczników o otwartych zasobach, w jaki sposób do tego należy podejść i tutaj jakby mamy napisane coś, co ja zrobiłem z tym zdjęciem, czyli tenże twórca,
że wolno mu było go tak przekształcić oraz przekazywać dalej jako pewnego rodzaju taki zasób. Więc to tak funkcjonuje. Domena publiczna, czyli jest to takie przekazanie swojego dzieła, żeby ono nie tyle nie miało copyrightu, to może ta ikona mi się do końca nie podoba, że jednak, znaczy chodzi o to, że nie to, żeby to dobrze zrozumieć, to nie jest tak, że ja się pozbywam autorstwa, to jest tak naprawdę niemożliwe pozbyć się autorstwa. Istnieje taka zdaje się, przepraszam, zerknę sobie, nie piszę o tym. To jest tak, że nie zbywalno się z tego. Natomiast tu bardziej chodzi o to, że ja to przekazuję na użytek wszystkich. Każdy może sobie to wziąć i tak naprawdę opracować, wydać nawet i zarabiać na tym, jeżeli to będzie zasób cenny, prawda? Więc też tworząc różne rzeczy, można się zastanowić też, na co mi pozwala moja sytuacja życiowa, na jaki ruch, tak? Czy co ja chcę uznać za otwarty zasób. Często to są jakieś przewodniki, jakieś właśnie materiały typu zbiory scenariuszy zajęć, jakieś właśnie poradniki, literatura metodyczna dla nauczycieli, więc tutaj jakby uważam, że jak najbardziej przekazywanie w taki wolny sposób tego byłoby wskazane. Niemniej jednak na przykład jest trochę inny problem. Jeżeli tak z naukami byśmy robili, z monografiami naukowymi, osobiście aż mnie kusi, żeby medioznawstwo sportowe ukazało się w formie PDF-a. Niestety z tą pokusą muszę sobie poradzić w tenże sposób, że piszę to też po to, aby to się liczyło do punktacji mojego instytutu, więc jeżeli będzie to wydane przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w jego wydawnictwie, to będzie to miało określoną rangę punktową dla mojej dyscypliny, w której jestem przypisany. Więc to nie są takie wybory, że ja bym chciał, prawda? No jednak poza tym będzie to książka. Jakby nie patrzeć, to jest też pewien zasób. Nie możemy wszystkiego, proszę Państwa, uczynić PDF-ami. To też jest inny aspekt tego problemu. Niemniej jednak coś takiego jak domena publiczna jest i właśnie dobrze powiedziałem, 70 lat od śmierci autora. Ach, widzicie, od śmierci autora. Czyli to jest nie od wydania danego dzieła, tutaj sprostowanie, tylko od śmierci autora, czyli dopiero kiedy ta osoba odchodzi, nie zabezpieczy jakoś tej w inny sposób, bo tam też są jakieś prawne czasem awantury o te rękopisy i tak dalej, to przechodzi to właśnie na cel publiczny. Czyli jakby dzięki temu możemy się dzielić, zaraz Państwu poopowiadam o inicjatywach, które wokół tego właśnie powstały, które warto czytać. Jest też takie oświadczenie, że ja nawet za życia przekazuję ten zasób to jako bez ograniczeń, także wolno rozpowszechniać. To będą takie przykłady, moi drodzy, za chwilę pewnych działań, które są realizowane w naszym kraju, które mają służyć tej otwartości. Zaraz wychodząc z prezentacji jeszcze pozostaniemy trochę w świecie online, żeby zerknąć na to, co robi Biblioteka Narodowa. Taki program jest Polona. Proszę Państwa, bardzo ciekawy. Dalej mamy Fundację Nowoczesna Polska i projekt Wolnych Lektur, czyli publikowania tego, co właśnie się ukazało 70 lat po śmierci autora. Czyli co już wolno i co można przedstawić w taki sposób. Dalej mamy taki ruch Federacji Bibliotek Cyfrowych. Istotny też, że to są pewne takie działania też związane z regionami, nie tylko jakieś tam ogólnopolskie przedsięwzięcia. Mamy ruch wikipedystów, była już o tym mowa, Wikipedii, ale ważnym uzupełnieniem tego ruchu są wiki źródła. Jest też obchodzony 1 stycznia Dzień Domeny Publicznej, czyli tego właśnie wskazywania na tą potrzebę przekazywania materiałów jako dobra kulturowego, wspólnego, żeby w jak najmniejszym stopniu ktoś jakby jedynie myślał o tych zasobach w kategoriach właśnie zarobku, powiedzmy. Czyli jakby tu jest ta dychotomia, pozostanie. Niemniej jednak zauważcie, jakie mogą, zastanowimy się na tym, pożytki z tej otwartości, a jakie pożytki jednak z czerpania korzyści majątkowych z twórczości. Człowiek się zastanawia właśnie na tym, czy on jako badacz, naukowiec, edukator, czy jego rolą jest zarabiać tylko. Oczywiście ma do utrzymania rodzinę, dom i tak dalej. To wszystko jest jasne, ma pewne zobowiązania. Dzięki pracy jego twórczej żyje też ileś osób. Więc to jest bardzo poważny dylemat czasem. Z drugiej strony on chce, żeby też jego nazwisko było jakoś
przyswajalne, tak, żeby jego dokonanie, mniejsze lub większe, ale znajdowało jakiś społeczny oddźwięk. Koalicja Otwartej Edukacji, też taki ruch, który pewne organizacje też tego typu jak fundacja właśnie zrzesza. Ten ruch jest dosyć obecny. Przyjrzymy sobie, proszę Państwa, jeszcze razem w tej części nagraniowej te projekty takie główne, Federacja Bibliotek Cyfrowych, to wiki źródła. Polecam gorąco też opracowanie między innymi pana Kamila Śliwowskiego, który jest takim właśnie propagatorem tego, ale też z inną autorką daje to w bibliografii. To jest właśnie do możliwego pobrania, żeby zapoznać się trochę bardziej właśnie, czy też jego blog, jego strona z tymi tematami. Przechodząc, proszę Państwa, do przykładów takich. Już kończąc tą część tutaj, wyłączę sobie niepotrzebne rzeczy. Proszę Państwa, mamy Polonę, czyli to, co zrobiła Biblioteka Narodowa, gdzie tak naprawdę jest jakaś wyszukiwarka. Możemy sobie wpisać, być może wpiszę tak słowo mass media, nie będąc pewien, co otrzymam, ale być może pojawią się jakieś zasoby. Może nie był to dobry wybór, prawda? Być może ja muszę zadać sobie większy trud, żeby coś znaleźć. Ale z pewnością jest, studia medioznawcze udostępniają się w ten sposób. Ale też mam przede wszystkim bogaty zasób, proszę Państwa, z rzeczy starych. Jeżeli interesujemy się, nie wiem, badaniem czegoś, co jest z minionych lat, to prawdopodobnie znajdziemy tutaj niebywałe. W ogóle bardzo lubię sobie to przeglądać w czasie wolnym, gdzie można sobie, proszę Państwa, umilić właśnie czas z jakimiś nawet poradnikami sprzed 100 lat, prawda? Czy też wyczyścić porządki domowe, jak dożyć sędziwego wieku. To jest nawet zastanawiające, że już wtedy zastanawiano się nad bardzo ciekawymi tematami, które jak najbardziej pozostały współczesne, a też ale też, proszę Państwa, trzeci taki aspekt, bo ktoś może sobie badać, powiedzmy, prasę przedwojenną, czy prasę oświeceniową, czy prasę Młodej Polski, więc powiedzmy jest prasoznawcą, tutaj ktoś może sobie uprzyjemniać tym czas, ale też zastanówmy się też nad takim aspektem, no, co mogę zrobić, żeby wykorzystać te materiały na swoich lekcjach, że skoro one istnieją, to być może można by było w jakimś stopniu też zachęcić swoich uczniów do korzystania z tego, co otwarte. Tutaj właśnie trwa jakaś prośba o w tej chwili zrezygnuję, bo to jest kwestia, że szukają dotacji w tym projekcie wolnych lektur. On jest dosyć bogatym projektem, bardzo istotnym, ponieważ umożliwia pobranie lektur szkolnych, które do pewnego, projekt ma około 15 lat, zdaje się. Te lektury szkolne no raczej wyłącznie no były tylko no w takiej sferze właśnie no odpłatnej, także trzeba było kupić ten materiał. Zdano sobie sprawę, że nie musi tak być, ponieważ te oto zasoby mogą być, proszę Państwa, na zasadzie nieodpłatnej, że będzie, czy te mniej znane, ale też, no nie wiem, Balzaka, że można to zobaczyć, ponieważ czas, który minął od śmierci tłumacza w tym wypadku, jest już na tyle duży, że można sobie taki zasób pobrać w różnych formatach, czy to EPUB-u, który najlepiej się czyta jednak na czytnikach elektronicznych, czy też PDF-a klasycznego, który trochę ma uboższe te możliwości. I to jest tego typu podejście, to znaczy nie chodzi o to, żeby tutaj kogoś krzywdzić finansowo, ale wydaje się, że pewne zasoby jednak kulturowe powinny takimi pozostać w ten sposób otwarte. Dalej mamy Federację Bibliotek Cyfrowych, czyli taki też podobny do Polony układ. Tutaj pamiętam czasopisma satyryczne, sobie przeglądałem przed naszym przygotowaniem do zajęć, żeby sobie właśnie zerknąć na to, co jest możliwe. Czyli mamy tutaj może trochę też inny problem. My takie zasoby, głównie te retro, jak bym powiedział, mamy. Pytanie jest, czy my w jakim stopniu chcemy, potrafimy, jesteśmy w jakiś sposób zmotywowani, żeby z tego korzystać. Więc wydaje się, że ten obszar cyfrowej humanistyki, on wręcz się nam więc wskazuje pewien kierunek. Proszę, bierzmy i korzystajmy z tego, to znaczy tu wolno z tego wziąć nam materiał i coś z nim przedsięwziąć. Proszę Państwa, sport, który nas wielu pasjonuje, więc mamy tutaj jakieś ciekawe
przedwojenne rzeczy, więc to też zauważcie tego typu, jeżeli ktoś z Was lubi kwestie estetyki pewnej medialnej wizualizacji, to też zobaczymy sobie, że takie materiały zwyczajnie no, w jakimś stopniu nas pociągają do tej strony wizualnej. Możemy sobie je przeglądać. To są też zeskanowane stare rzeczy, tak, gdzie możemy sobie zobaczyć też, jak myślano dawniej. Wiki źródła. Wiki źródła, czyli to uzupełnienie istotne Wikipedii, gdzie mamy do czynienia tutaj z materiałami pełnotekstowymi, często przepisanymi w formie już takiej właśnie HTML-u, czyli tej internetowej, ale też staje się można to wygenerować jako właśnie plik różnego formatu i sobie czytać na różnych czytnikach. Wreszcie wspomniany Kamil Śliwowski, który tutaj właśnie w znacznej mierze mówi o sobie, że on się tym zawodowo zajmuje od wielu lat, że to jest jego takie podstawowe zajęcie, prowadzi i zachęca do tego, żeby takie zasoby współtworzyć, żeby przede wszystkim przekonywać nauczycieli, wykładowców akademickich, ale także innych szkoleniowców, żeby można było z tego bardziej efektywniej skorzystać. Czyli jest to też jakiś pomysł na zawód, prawda? Więc, ale też, proszę Państwa, nabrało to niebywałego znaczenia, kiedy dzisiaj właśnie jesteśmy zamknięci i próbujemy w jakiś stopniu naszą edukację nie tylko zamykać do takich pogadanek z nauczycielem, ale też szukać jakiegoś powiewu świeżości w tym ruchu, który nas będzie trwał prawdopodobnie, proszę Państwa, niestety jeszcze przyszły semestr, czyli będziemy trochę wręcz ograniczeni w tej bezpośredniości. Z drugiej strony może to i dobrze, o tyle, żeby podyskutować, na ile co z tej cyfrowej nauki, moi drodzy, jest dla nas na dzisiaj. A co my możemy tutaj sobie z tego wziąć i wykorzystać? Co by tu było takiego dla nas korzystniejszego? Bo same robienie prezentacji to trochę już nie o to chodzi. Już jak mamy taki przesyt tej formy, też sobie zdaję z tego sprawę. Bardziej wydaje się opowieści, podawanie przykładów, ilustracji, że to może właśnie w ten sposób być realizowane. I ta edukacja może też być pięknym poznawaniem jakichś przekazów. Tak? Ja też w tych czasach właśnie trudnych, gdzie no, chciałoby się naprawdę już pójść do jakiegoś muzeum za jakiś czas, oglądam sobie właśnie wirtualne muzea, czy właśnie za pośrednictwem Google Muzeum, żeby sobie jakby z tą kulturą pobyć. Człowiek zwyczajnie nawet nie wie, że ma te potrzeby tego udostępniania zasobów, także to znaczy chce w nich brać, chce z nich korzystać i skoro one są, to należałoby z nich skorzystać. Gorąco zachęcam do własnych cyfrowych udostępnień i poszukiwań. Dziękuję za wysłuchanie.